Później chciałem Was zaprosić na wspólne rozwiązywanie tych zadań, którymi zajmowaliśmy się na ostatniej lekcji. Oba zadania pochodzą z książki Państwa Bednarczuków, Magiczne Gwiazdki, którą Wam bardzo polecam. Książka pełna jest zadań, które nie kończą się liczbą, tylko jakimś wnioskiem i wymagają logicznego myślenia, nie orientują się na ćwiczenie wyłącznie sprawności, jeśli chodzi o pewne sposoby, pewne recepty obliczeniowe. No więc mamy tutaj taką tabelkę złożoną z 8 pól. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. No i mamy wypełnić pola tej tabelki, wolne pola, bo w pierwszym wpisano liczbę 3, a w ostatnim liczbę 5. Mamy wypełnić wolne pola tej tabelki tak, żeby suma w dowolnych trzech pól była równa 15, to znaczy dowolnych trzech pól, no na przykład tych trzech pól, albo tych trzech pól, albo tych trzech pól, każdych trzech pól, które tutaj można, albo tych, które tutaj można sobie wyobrazić, żeby suma liczb w tych trzech polach była równa 15. No zobaczmy, no spróbujmy wypełniać. No wyobraźmy sobie, że tu wpisaliśmy jakąś liczbę, nie wiemy jaką, no to niech ona się na razie nazywa trefl. Mam nadzieję, że znacie takie symbole z gry w karty. A druga liczba niech się nazywa pik. No bardzo dobrze. Teraz jak sobie spojrzymy na te trzy pola, no to suma trójki, trefla i pika musi być równa 15, to znaczy suma trefla i pika musi być równa 12. To już pierwsza rzecz, którą żeśmy ustalili, to jest właśnie taka, że tref plus pik, czy pik plus tref tutaj w tym wypadku, ale wiecie, że dodawanie jest przemienne, równa się 12, przepraszam, równa się 12. Bardzo dobrze. No to teraz jedziemy dalej. Bierzemy tą naszą ramkę i przesuwamy ją o jedno pole w prawo. No i tref plus pik było równe 12, tu mamy puste pole, a suma tych trzech pól musi być równa 15. No to w tym pustym polu musi być trójka, nie ma innego wyjścia, prawda? No dobrze, no to zabieramy teraz tą naszą ramkę i przenosimy ją tutaj. No i teraz co widzimy? Pik plus trójka plus puste pole musi być równe 15, ale jak mieliśmy tu trójkę i tu pik, no to w tym pustym polu musiał być trefl. W związku z tym tu musi pojawić się trefl. No dobrze, to teraz przenosimy trefl, czyli ta sama liczba, która stoi tutaj w drugim, na drugim polu. No dobrze, no ale to samo rozumowanie można teraz przeprowadzić powtórnie. No, tu mamy trójkę i trefl i puste pole i to musi być 15, no więc w tym pustym polu musi być pik, bo trójka, trefl i pik to było 15. No dobrze, to przesuwamy teraz to o jedno w prawo. No i mamy teraz taką sytuację, że tref, pik i jakaś liczba w pustym polu musi być 15, no ale jak wiemy, jak z tej trójki, z tych trzech liczb, że jeżeli tu mamy tref i pik, no to na tym kolejnym polu musi stać trójka. No dobrze, no to tu jest trójka, no ale jeżeli tu jest trójka, no to 3 plus 5, to teraz możemy się przyjrzeć tym trzem polom, tak? Jeżeli tu jest trójka, no to 5 plus 3 to jest 8, żeby w tych trzech polach suma była równa 15, no to pik musi być równy 7, tak? No możemy już sobie to nawet zapisać, że pik równa się 7. Bardzo dobrze. No i zamiast tego pika wpisać tu siódemkę. No dobrze, no ale teraz przesuwamy naszą ramkę w lewo. 7 plus 3 to jest 10, no czyli trefl musi być równy 5, tak? No ale skoro trefl równa się 5, no to zamiast trefla wpiszemy piątkę.
No i już wiemy, co wpisywać pozostałe pola, tak? Bo już wiemy, czemu równy jest trefl i czemu równy jest pik. Pik to była siódemka, więc w tym miejscu wpisujemy 7. No a trefl to była piątka, więc zamiast trefla wpisujemy 5. No i zadanie mamy rozwiązane. Rzeczywiście, jakkolwiek byśmy nie przesuwali tej naszej, tą naszą ramkę, to zawsze będziemy mieli sumę liczb, która równa się 15. No. Czy tak, czy tak, czy tak, czy tak. Zadanie rozwiązane. No a teraz przejdźmy do podobnego zadania. Pytanie teraz, tu mamy ile pól? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pól, w pierwszym polu wpisana jest trójka, w ostatnim piątka, jak poprzednio. No i teraz pytanie, jak, czy da się wpisać tutaj takie liczby, żeby suma liczb w każdych trzech kolejnych kratkach, wszystkie sumy liczb w każdych trzech kolejnych kratkach były równe. No, znowu możemy sobie uruchomić tą kratkę. Znowu możemy sobie tutaj wpisać jakieś liczby. Powiedzmy, że tu trefl, a tu pik. No i z tego samego argumentu, co poprzednio, wynika, że tu za nimi musi stać trójka, tak? Za nimi musi stać trójka, no ale jak przesuniemy sobie naszą ramkę w tą stronę, no to okaże się, że za tą trójką musi stać trefl. No a jak jeszcze raz przesuniemy ramkę w prawo, no to okaże się, że na kolejnym z polu musi stać pik. A nie określamy, czemu równa się ta suma, ale czemuś się równa, no więc musimy tak ustawiać te wszystkie pola, żeby za każdym razem w trzech kolejnych suma była taka sama, tref plus pik plus trójka. No ale w takim razie tu musi być trójka. No i tu znowu tref. Ja już nie tłumaczę, bo myślę, że nie tłumaczę dokładnie, bo myślę, że już wszyscy rozumiemy. No to znowu przesuwamy o jedno w prawo. No i tu musi być pik, tak? No i przesuwamy o jedno w prawo. I bęc, mamy kłopot. Dlatego, że tak jak tutaj suma tref plus pik plus 3 zawsze była równa jakiejś wartości, to teraz tej, która ma być taka sama dla wszystkich trójek, to w tej ostatniej trójce zostaliśmy zmuszeni do tego, żeby ta suma była równa tref plus pik plus 5. No ale tref plus pik plus 5 to nie jest to samo, co tref plus pik plus 3. Więc nie można wpisać w ten sposób do tej tabelki liczby w taki sposób, żeby suma dla wszystkich dowolnie wybranej trójki liczb była taka sama. Można by było, gdyby tu w ostatnim była trójka w ostatnim polu, no ale jest piątka, a nie trójka, więc nie można.